W 2008 roku obchodzimy stulecie Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, które powstało w odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie społeczne i odegrało wielką rolę w rozwoju i zagospodarowaniu letniska Milanówek. W miejscu, w którym na starej mapie znajdowało się słowo wskazujące majątek Milanówek, na początku był las, resztki Puszczy Jaktorowskiej. W 1899 roku z inicjatywy właściciela majątku Michała Lasockiego dokonano pierwszej jego parcelacji. Zrealizowała to spółka kapitałowo-parcelacyjna pod nazwą Kozłowski Lasocki Spółka. Główny inicjator tej parcelacji, Michał Lasocki, szybko zauważył, że powstające letnisko Milanówek, formalnie znajdujące się w strukturze gminy Grodzisk Mazowiecki, niewiele dokona bez znacznej samodzielności i możliwości samodzielnego zaspokajania swoich najpilniejszych potrzeb. W 1901 roku Lasockiemu i skupionym wokół niego członkom spółki udało się dokonać rzeczy ważnej. Na trasie kolei warszawsko-wiedeńskiej utworzono przystanek Milanówek. 1 maja 1901 roku przy prowizorycznej platformie zatrzymał się pierwszy pociąg osobowy. W tym samym miesiącu letnisko Milanówek otrzymało kilkanaście, a wkrótce 20 połączeń na dobę z Warszawą, co stanowiło ważną zachętę do nabywania parceli i budowy domków letniskowych. Lasocki i inni udziałowcy spółki to były osoby mające duże doświadczenie w różnych dziedzinach życia gospodarczego i kulturalnego. Wśród nich operatywny kupiec Jan Kozłowski, architekt Władysław Kozłowski, właściciel dóbr Lewnia i zarazem doświadczony społecznik Antoni Wieniawski, ceniony artysta malarz Franciszek Eismont i właściciel majątku Wolica Daniel Janasz. Szybko zauważyli oni, że nowe osiedle, aby się prawidłowo rozwijało, musi się bezzwłocznie usamodzielnić od gminy Grodzisk i stworzyć własny samorząd, by samemu decydować o rozwoju letniska i jego wewnętrznej strukturze. Milanówek znajdował się wówczas w Królestwie Kongresowym o ograniczonej autonomii, pozostającym w Unii Personalnej z Imperium Rosyjskim w ramach carskiej Rosji, która trzymała wszystko w surowych ryzach i wprowadziła znaczne ograniczenia swobód obywatelskich. Lasocki, mając świadomość tych ograniczeń, zdecydował się na pewien manewr. 3 września 1908 roku powołano do życia organizację pod nazwą Milanowskie Towarzystwo Letnicze. Organizacja ta de facto nie miała rangi samorządu osiedlowego, ale jak pokazał rozwój wydarzeń, stała się pierwszą samorządową władzą lokalną wywierającą ogromny wpływ na życie szybko rozrastającego się osiedla, zwłaszcza w pierwszym okresie jego istnienia, do czasu wyodrębnienia się z gminy Grodzisk Mazowiecki samodzielnej gminy Milanówek, co nastąpiło w 1919 roku. Do najważniejszych zadań statutowych Milanowskie Towarzystwo Letnicze zaliczyło zbliżenie członków swoich na gruncie towarzyskim i pieczę o udogodnienie i upiększenie całej miejscowości letniczej Milanówka. To podstawowe zadanie statutowe było całkowicie niewinne i nie wzbudziło podejrzeń władz carskich. Tym bardziej, że w statucie m.in. zapisano, iż cele swoje MTL chce osiągnąć przez urządzanie zabaw, koncertów, widowisk amatorskich, przedstawień teatralnych, odczytów, wieczorków tańcujących, rozgrywek i turniejów sportowych dla członków swoich i gości przy zachowaniu istniejących praw. Podkreślenie respektowania obowiązującego prawa uspokoiło urzędnika carskiego zatwierdzającego statut, w którym jednak niejako na dalszym planie wśród zakładanych celów znalazło się promowanie letniska Milanówek i dbałość o jego wszechstronny rozwój. Lasocki i jego współpracownicy postrzegali jednak większe możliwości Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, bo na samym końcu udało im się umieścić w statucie jeszcze jeden cel, cytujemy, zakładania instytucji gospodarczych sprzyjających rozwojowi letniska i towarzystwa przy, znowu ważne, uspokajające podkreślenie, przy przestrzeganiu praw obowiązujących. Aby urzędnik zatwierdzający statut nie zawahał się przed złożeniem podpisu akceptującego ten dokument, na końcu tego paragrafu znalazła się mocno podkreślona uwaga w
wszelkiego rodzaju polityczna agitacja w łonie towarzystwa jest zabroniona. To wszystko nie było bez znaczenia, bowiem Milanowskie Towarzystwo Letnicze powstawało w 1908 roku w okresie eskalacji niezadowolenia społecznego w samej Rosji i terytoriach podległych caratowi. Przyglądano się więc uważnie nowym organizacjom, w każdej widząc potencjalne zagrożenie dla władz. To, że przyglądano się uważnie, świadczy też fakt, że wszystkie protokoły pisane były w dwóch językach, po polsku i obok po rosyjsku, przy czym głównym językiem był rosyjski, a obok umieszczano pierwot na polski. Działalność towarzystw kontrolowano bardzo dokładnie. Z dwujęzycznych protokołów zrezygnowano dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Pierwszej wersji statutu MTL nie udało się odszukać, ale można przypuszczać, że też była dwujęzyczna. Statut MTL został tak zręcznie sformułowany, że od chwili pierwszego posiedzenia założycielskiego 3 września 1908 roku do chwili uzyskania oficjalnej rejestracji upłynęło zaledwie kilka dni. Postanowieniem gubernatora warszawskiego Milanowskie Towarzystwo Letnicze zostało zarejestrowane 7 września 1908 roku. Nie będę tu w tym miejscu prezentował w szczegółach tego wielce demokratycznego i elastycznego statutu, stwarzającego duże możliwości działania, ale na jeszcze jedną sprawę zwrócę uwagę. Otóż w paragrafie 3 statutu stwierdza się: towarzystwo ma prawo nabywać sposobem darowizny i kupna i sprzedawać ruchomości i nieruchomości, gromadzić kapitały, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, brać na siebie zobowiązania, jak również stawać w sądzie w charakterze powoda lub pozwanego. Kiedy po latach czyta się te zapisy statutowe, widać wyraźnie, że Michałowi Lasockiemu udało się osiągnąć daleko idącą samodzielność. Powróćmy na moment do pierwszego posiedzenia założycieli Milanowskiego Towarzystwa Letniczego 3 września 1908 roku. Upoważnili oni zarząd do przejęcia placów podarowanych towarzystwu przez Michała Lasockiego. Lasocki jako donator postawił jednak istotny warunek, który przyjęto na następnym zebraniu w tym samym roku, a mianowicie, że nie wolno stawiać na placach darowanych zakładów fabrycznych i przemysłowych. Inny ważny warunek to ten, że członkami mającymi głos decydujący w sprawach towarzystwa mogą być tylko osoby posiadające nieruchomość w miejscowości Milanówek. Lasocki wyraźnie chciał zapewnić to, by przypadkowi ludzie niezwiązani z letniskiem nie mieli wpływu na jego rozwój. Zanim Milanowskie Towarzystwo Letnicze doczekało się własnej siedziby, wynajmowało lokal w różnych willach, m.in. willy Nasza przy ulicy Prostej 18. Wśród pierwszych decyzji uznano za konieczne wybudowanie sklepu spożywczego, którego dzierżawa miała przynosić Milanowskiemu Towarzystwu Letniczemu stały dochód. Wkrótce okazało się, że, cytuję, z uwagi na brak środków należy wybudować połowę budynku sklepowego, drugą w późniejszym terminie. Sklep, zwany obecnie Galerią Letnisko, powstał w 1909 roku i wydzierżawił go od Milanowskiego Towarzystwa Letniczego miejscowy handlowiec Jan Inkielman. Podjęto też decyzję wybudowania tymczasowego budynku z przeznaczeniem na zebrania towarzystwa, koncerty, urządzanie zabaw tańcujących i dziecinnych, upatrując w tym możliwość ożywienia życia lokalnej społeczności i również źródła dochodów. Interesujące, że ten, jak go nazwano, tymczasowy budynek, zwany początkowo budynkiem teatralnym, później teatrem letnim, powstał bardzo szybko. Oficjalnie przekazano go do użytku pod koniec lipca 1909 roku. Godne podkreślenia jest i to, że został sfinansowany z bezprocentowej pożyczki, jaką zarządowi towarzystwa udzielili członkowie MTL-u. W 1929 roku Jan Inkielman zaproponował, iż wybuduje dla Milanowskiego Towarzystwa Letniczego dom klubowy w zamian za, cytuję, udostępnienie mu na własność domu, w którym mieści się sklep spożywczy. Powołano komisję, która okrągły rok badała tę sprawę, ale nie zaakceptowano tej propozycji. W 1930 roku zrezygnowano z dzierżawienia budynku panu Inkielmanowi i podjęto decyzję przebudowy lokalu sklepowego na klubowy wobec konieczności uzyskania własnego zimowego lokalu, jak zapisano w statucie. Upoważniono zarząd do zaciągnięcia pożyczki bankowej na realizację tego przedsięwzięcia.
Do chwili wybuchu I wojny światowej Milanowskie Towarzystwo Letnicze konsekwentnie podejmowało działania mające na celu upiększenie miejscowości i usprawnienie życia w letnisku. Troszczono się o czystość, poszanowanie zieleni i bezpieczeństwo. Z inicjatywy Milanowskiego Towarzystwa Letniczego zainstalowano oświetlenie głównych ulic lampami naftowo-gazowymi. Podjęto kroki w celu wybudowania centrali telefonicznej i utworzenia filii Urzędu Pocztowego. W 1911 roku postanowiono uporządkować strukturę powstających ulic, podejmując decyzję o obowiązkowym nadawaniu nazw ulicom i wprowadzenia numeracji posesji. Jak wielkie znaczenie przywiązywano do tego, świadczy to, że w skład komisji dotyczącej nazewnictwa ulic weszli najznamienitsi wówczas mieszkańcy, a wśród nich artysta, malarz Piotr Krasnodębski, pisarz i dziennikarz Wincenty Kosiakiewicz oraz Michał Lasocki. Postawiony budynek teatralny, który w późniejszych latach nazwano Teatrem Letnim, wkrótce zaczął przynosić dochód, ponieważ organizowano w nim bale, przedstawienia teatralne i koncerty, a od 1912 roku pokazy kinematografu. Do najważniejszych inicjatyw towarzystwa, które udało się zrealizować jeszcze przed I wojną światową, zaliczyć należy utworzenie Ochotniczej Straży Ogniowej, o czym pisał Kurier Warszawski z 6 sierpnia 1912 roku, oraz zorganizowanie wystawy przemysłowo-rolniczej w 1913 roku, która miała na celu promocję Milanówka, zachęcającą do inwestowania i osiedlania się. Członkowie Milanowskiego Towarzystwa Letniczego zaangażowali się również w budowę kościoła, który powstał na placu podarowanym przez Michała Lasockiego. W kilka tygodni po wybuchu I wojny światowej Milanowskie Towarzystwo Letnicze formalnie zawiesiło swoją działalność i postąpiono słusznie, aby nie naruszać statutowego obowiązku nieangażowania się w sprawy polityczne. Pod innym szyldem, nie naruszając już statutu, natychmiast podjęto pracę na rzecz miejscowego społeczeństwa. Członkowie towarzystwa, m.in. Wincenty Kosiakiewicz, Piotr Krasnodębski, Artur Hozer, zainicjowali wówczas utworzenie Komitetu Obywatelskiego, którego przewodniczącym został Piotr Krasnodębski. Komitet praktycznie wziął w swoje ręce całą władzę lokalną, bowiem od pierwszych dni wojny trzeba było zapewnić sprawne funkcjonowanie letniska. Pierwsza wojna światowa przyniosła ludności cywilnej zachodniego Mazowsza wielkie straty. Pojawiły się bandy rabunkowe, które grabiły ludność, a zwłaszcza napadały na dwory. Trzeba było natychmiast zapanować nad powstałą sytuacją. W tym celu Komitet Obywatelski w Milanówku powołał do życia milicję obywatelską, która zadbała o porządek i bezpieczeństwo. Roztoczono pieczę nad rannymi, bez względu na to, czy to byli Rosjanie, czy Niemcy. Umieszczano ich w szpitalu polowym, ulokowanym w Teatrze Letnim, sprawnie rozprowadzano żywność, dobrze współpracowano z właścicielami willi i domów letniskowych, a także z powoli tworzącą się parafią, którą reprezentował ksiądz Jan Trompeteler. Praktyka działania Milanowskiego Towarzystwa Letniczego z okresu poprzedzającego wybuch wojny oraz nowe doświadczenia, które przyniosła wojna, przyspieszyły starania milanowskich społeczników z Wincentym Kosiakiewiczem, Arturem Hozerem i oczywiście z Michałem Lasockim i Apoloniuszem Czaki na czele o administracyjne wyodrębnienie się z gminy Grodzisk i utworzenie samodzielnej jednostki terytorialnej, co nastąpiło 5 czerwca 1919 roku. To ważny dzień w historii Milanówka. W tym dniu Milanówek uzyskał status gminy, a konsekwentni w swoich poczynaniach działacze Milanowskiego Towarzystwa Letniczego odegrali w tym pierwszoplanową rolę. Nic więc dziwnego, że na pierwszego wójta gminy Milanówek Milanowskie Towarzystwo Letnicze wysunęło swojego członka, prawnika Apoloniusza Czakiego, a w skład Rady Gminy prawie w całości weszli członkowie towarzystwa, m.in. Piotr Krasnodębski, Emanuel Markus, Edmund Okołokułak i nowo przybyły do Milanówka, ale doświadczony organizator, kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Stecki. Działalność towarzystwa po okresie przerwy wznowiono 15 sierpnia 1922 roku. Postanowiono po wprowadzeniu modyfikacji zalegalizować status zgodnie z przepisami prawa.
zadecydowano znieść ograniczenia w przyjmowaniu nowych członków zwyczajnych, wprowadzono kategorię członków dożywotnich i przyjęto w szeregi towarzystwa powstałe wcześniej koło sportowe w Milanówku z jego najsilniejszą sekcją tenisa ziemnego. Rozszerzono zakres działania MTL-u, tworząc bibliotekę, a do priorytetów zaliczono organizację turniejów sportowych w tenisie ziemnym i stołowym oraz w szachach. W uznaniu wielkiego wkładu w działalność towarzystwa podjęto uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego takim działaczom jak Rafał Hagmajer, Piotr Krasnodębski, Michał Lasocki, Janina Markus, Emanuel Markus, Rufin Morozowicz, Edmund Okołokułak, Artur Hozer, Franciszek Ignatowski i Oskar Zenger. Zarząd zaczęli wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem nowo osiedleni w Milanówku kapitan żeglugi Tadeusz Stecki, wybitny architekt i budowniczy z Lwowa inżynier Józef Sosnowski, międzynarodowej sławy pianistka profesor Zofia Rabcewiczowa, założyciel stacji jedwabniczej Henryk Witaczek, ceniony rzeźbiarz profesor Jan Szczepkowski, profesor Stefan Ziętarski i dr Alfred Fiderkiewicz. Temu ostatniemu, jako że cieszył się powszechnym zaufaniem w Milanówku, powierzono kierowanie sądem koleżeńskim towarzystwa. Znaczne ożywienie w pracy towarzystwa wprowadziło powołanie różnego rodzaju sekcji, jak koło miłośników ogrodnictwa, które zajmowało się popularyzacją wiedzy o ogrodnictwie, organizowało pokazy i wystawy ogrodnicze. Ponadto sekcja upiększania miasta, sekcja towarzyska, organizująca imprezy ożywiające życie towarzyskie. W nieistniejącej już willi Ptaszyna przy ulicy Krzywej 4 powstał klub towarzyski, w którym w okresie międzywojennym wiodącą rolę odgrywał jego wieloletni prezes, kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Stecki. Klub organizował m.in. zajęcia taneczne dla dzieci, a dla dorosłych rozgrywki brydżowe. W sekcji upiększania miasta pierwszoplanową rolę odgrywała inżynier ogrodnik Janina Swolińska-Dzikiewiczowa. Sekcja dążyła, zgłaszając odpowiednie wnioski do Rady Gminy, do uporządkowania stanu ulic i chodników, ochrony drzewostanu. Apelowano, aby właściciele posesji unikali bezplanowego wycinania drzew, a wolne zaś miejsca zadrzewiali. Jak się dowiadujemy z zachowanych dokumentów, Komisja Kolejowa zaakceptowała wniosek sekcji w sprawie utworzenia pasów zieleni wzdłuż torów kolejowych po obu stronach torowiska. Ponadto sekcja wystąpiła z inicjatywą do wójta gminy o urządzenie w centrum letniska klombów i kwietników oraz postawienie ławek dla letników. W parku, obecny tzw. dołek przy ulicy Fiderkiewicza, zamierzano postawić krytą werandę, gdzie grywałaby w niedzielę i święta orkiestra miejscowej straży pożarnej. Znajdujący się w parku dużych rozmiarów dół uporządkować, z czego byłby nawet zimową porą dochód, czytamy w protokole, gdyż schodzą się tu dla saneczkowania dzieci z całego Milanówka. W miarę rozwoju kortów na terenie osiedla Rozrywka coraz większą rolę odgrywała sekcja tenisa, która stała się członkiem Polskiego Związku Lawn Tenisowego, czyli tenisa na trawie, i zaczęła organizować turnieje przyciągające do Milanówka nie tylko znakomitych tenisistów z mistrzem Polski Stanisławem Czetwertyńskim i wicemistrzynią Wimbledonu z 1937 roku Jadwigą Jędrzejowską na czele, ale i znane osobistości życia publicznego interesujące się tenisem. Poczynając od 1925 roku w prasie warszawskiej zaroiło się od szczegółowych relacji z rozgrywek tenisowych w naszej miejscowości, w których nazwa Milanówek odmieniała się przez wszystkie możliwe przypadki. Ekspres Wieczorny w artykule „Czołowi tenisiści polscy na turnieju w Milanówku”, pisząc o zawodach, podkreślił, iż Milanówek jest znany w kołach sportowych z dobrej organizacji i udziału najwybitniejszych tenisistów. Gazeta Warszawska Poranna, informując o milanowskich turniejach, pisała m.in. W zeszłym roku sensację wzbudził przyjazd mistrza Polski Czetwertyńskiego wprost z Paryża po licznych zwycięstwach za granicą i syna pana prezydenta Rzeczypospolitej, pana inżyniera Franciszka Mościckiego. Kurier Warszawski pisał, że organizacja turnieju za przykład innym klubom służyć może. Czasopismo sportowe Stadion, chwaląc organizację i poziom sportowy turnieju w Milanówku, podkreślało również,
uwagę zasługuje dobrze zorganizowany i tani bufet staraniem miłych pań miejscowego koła sportowego. Przeglądając zachowane wycinki prasowe z lat międzywojennych, trzeba przyznać, że tytuły doniesień prasowych o turniejach tenisowych w naszej miejscowości dobrze służyły promocji Milanówka. Ekspres poranny. Konopacka gra w Milanówku w dorocznym turnieju sportowym. Głos prawdy. Turniej tenisowy w Milanówku zgromadził na starcie elitę polskich tenisistów. Ekspres poranny. Czołowi tenisiści polscy na turnieju w Milanówku. Rzeczpospolita. Mistrzowskie rakiety Polski. Tak wyglądał finał singla w Milanówku. Relacje z kolejnych turniejów wypełnione były pochwałami pod adresem organizatorów. Kurier poranny m.in. pisał, że place tenisowe są doskonałe, tereny zaś klubu mają wygląd europejski. Prawdziwą sensacją dla dziennikarzy i fotoreporterów stał się przyjazd do Milanówka i udział w turnieju tenisowym świeżo upieczonej mistrzyni olimpijskiej w rzucie dyskiem Haliny Konopackiej, która reporterowi czasopisma Stadion powiedziała: wróciłam do kraju, aby odpocząć po zawodach amsterdamskich, dlatego wybrałam skromny Milanówek przed Londynem. Po pierwszej wojnie powstaje, i to też z inicjatywy niektórych działaczy Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, w którego szeregach znaleźli się tak zacni obywatele jak Henryk Witaczek, profesor Stefan Ziętarski, Gabriel Frasunkiewicz, Władysław Opało, architekt Józef Wilson czy Stefan Trompeteller. Stowarzyszenie stawiało sobie jako cel ochronę i reprezentowanie interesów całej grupy właścicieli na terenie gminy Milanówek, zwłaszcza wobec administracji gminy, integrację środowiskową i współpracę z Milanowskim Towarzystwem Letniczym. Członkowie Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości uprawnieni byli do korzystania z ulg w Milanowskim Towarzystwie Letniczym, na przykład przy wynajmowaniu lokalu klubowego na swoje posiedzenia. W 1937 roku stosunki między obu organizacjami uległy oziębieniu, kiedy właściciele nieruchomości podjęli następującą uchwałę. Ze względu na to, że działalność Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości i Towarzystwa Letniczego pokrywają się wzajemnie i istnienie na terenie Milanówka dwóch towarzystw o tych samych celach i dążeniach jest niecelowe, zebrani jednogłośnie uchwalają, aby Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości wystąpił do Zarządu Towarzystwa Letniczego z propozycją połączenia obu towarzystw w jedno pod nazwą Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Milanówku. Niektórzy członkowie MTL-u uznali to za jawną próbę przejęcia majątku towarzystwa i do fuzji nie doszło. Nie sposób szczegółowo zaprezentować działalność Milanowskiego Towarzystwa Letniczego w okresie przed wybuchem II wojny światowej, ponieważ niewiele dokumentów zachowało się do naszych czasów, ale opowiedzmy o kilku najciekawszych inicjatywach. Mnożące się włamania do domków letniskowych i kradzieże mienia skłoniły Milanowskie Towarzystwo Letnicze do utworzenia sekcji bezpieczeństwa, a ta w 1937 roku powołała do życia Straż Nocną w Milanówku. Straż Nocna stała się w pewnym sensie prekursorem powołanej w 1991 roku Straży Miejskiej w Milanówku, najstarszej tego typu formacji w kraju, powstałej po transformacji ustrojowej w 1989 roku. W notatce z 1937 roku na ten temat czytamy: Milanowskie Towarzystwo Letnicze po porozumieniu się z mieszkańcami ma zamiar wprowadzić od 1 października roku bieżącego Straż Nocną. Obecnie odbywa się zapis kandydatów do straży za stałą miesięczną pensję. Pierwszeństwa będą mieli emerytowani policjanci i byli wojskowi. Czy i jak rozwinęła się ta ciekawa inicjatywa, nie jesteśmy w stanie ustalić, gdyż nie udało się nam znaleźć dalszych informacji na ten temat. W 1933 roku członkiem Milanowskiego Towarzystwa Letniczego
został Jan Władysław Berger, właściciel willy Muszka, który wystąpił z ciekawą inicjatywą. Dążąc do zdynamizowania rozwoju gminy, zaproponował powołanie Komisji Rozwojowej Letniska Milanówek, która po wielu dyskusjach przyjęła nazwę Towarzystwo Rozwoju Milanówka. Zadania, jakie stawiali sobie inicjatorzy, obejmowały całokształt życia w letnisku. Na pierwszym miejscu znalazła się szeroka promocja Milanówka wszelkimi dostępnymi środkami w prasie, w specjalnych wydawnictwach, plakatach, pocztówkach, w kinoreklamie. Komitet założycielski, rekrutujący się spośród członków MTL-u, zakładał współdziałanie z władzami gminnymi, policyjnymi i stowarzyszeniami społecznymi w sprawach czystości letniska, sanitarnych itp. Współczesnego czytelnika dokumentów z tamtych lat zaskakuje trafne formułowanie potrzeb i zadań oraz perspektywiczne myślenie wybiegające z ciekawymi propozycjami daleko w przyszłość. Bo czyż nie są również dziś aktualne takie zadania jak specjalny nadzór i opieka nad drzewostanem oraz zadrzewianiem parków publicznych, ulic, placów, plantów itp., a także możliwy wpływ na zadrzewianie parceli prywatnych? Poradnia budowlana oraz obywatelski nadzór nad budową nowych budowli, by takowe były wykonywane według zatwierdzonych planów, by nie było nielegalnego budownictwa bez pozwolenia władz oraz by zatwierdzone projekty były zgodne z ustawami. Swoimi śmiałymi pomysłami Berger wyprzedził epokę, w której przyszło mu żyć. Teraz, patrząc z perspektywy minionych ponad 70 lat na jego projekt zaktywizowania lokalnej społeczności przez założenie Towarzystwa Rozwoju Milanówka, można tylko żałować, że nie został w pełni podjęty i zrealizowany. Po wielu dyskusjach, po przeprowadzeniu 10 zebrań i wymianie poglądów uznano, że lepiej będzie połączyć siły i oto 13 sierpnia 1933 roku Komitet Organizacyjny Towarzystwa Rozwoju Milanówka i Zarząd Milanowskiego Towarzystwa Letniczego dokonały fuzji. We wspólnym oświadczeniu czytamy, że połączenie obu towarzystw wzmocni naszą działalność. Inicjator wielu zmian w działalności Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, Władysław Berger, przez wiele lat był sekretarzem MTL-u, ale prawdopodobnie rozczarowany brakiem możliwości realizowania swoich pomysłów, zrezygnował na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 1938 roku z tej funkcji i wystąpił z towarzystwa. Na jego miejsce na członka zarządu wybrano doktora Alfreda Fiderkiewicza. Z niekompletnie zachowanych dokumentów wynika, że prezesami towarzystwa od chwili powstania do 1939 roku byli Emanuel Markus, Apoloniusz Czaki, Michał Jastrzębski, Michał Lasocki, ten ostatni aż do śmierci w 1938 roku. Na rok przed wybuchem wojny w 1938 roku powstał projekt wstępny rozbudowy budynku biura Milanowskiego Towarzystwa Letniczego. Miała to być po części replika już istniejącego budynku, ale projektu nie udało się już zrealizować. Ostatnie przed wybuchem wojny zebranie Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, w czasie którego komisja rewizyjna udzieliła zarządowi absolutorium, odbyło się 15 lipca 1939 roku. Przewodniczył Rafał Hagmajer. Wybuch wojny automatycznie spowodował zawieszenie działalności Milanowskiego Towarzystwa Letniczego. Członkowie, każdy już na własną rękę, zaangażowali się w walkę z hitlerowskim okupantem. Można ich było spotkać w szeregach obrońców Warszawy we wrześniu 1939 roku, w szeregach ZWZ-AK, w szarych szeregach, wśród uczestników Powstania Warszawskiego i organizatorów tajnego nauczania. Nie zabrakło ich wśród tych mieszkańców, którzy z wielkim poświęceniem przyjęli do swoich domów, udzielając niezbędnej pomocy, kilkadziesiąt tysięcy uciekinierów z Warszawy i z obozu przejściowego w Pruszkowie, wspierając ewakuowane w ilości 10 warszawskie szpitale i ponad 400-osobowy dom sierot imienia księdza Bodłena. Wreszcie pomagając w organizacji posiedzeń władz Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Milanówka.
Wkrótce w mieście można było zauważyć zmiany, które sygnalizowały portrety przywódców i symbolika sztuki socrealistycznej, co szczególnie uwidoczniło się na terenie formalnie należącym do Milanowskiego Towarzystwa Letniczego. Towarzystwo stało się solą wokół nowych władz, które postanowiły z nim zrobić porządek. W piśmie z dnia 5 lutego 1945 roku do zarządu MTL-u Gminna Rada Narodowa w Milanówku, a więc zaledwie w kilkanaście dni po przejęciu władzy, wezwała zarząd Towarzystwa Letniczego do złożenia w ciągu 3 dni statutu i opisu inwentarza ruchomego i nieruchomego majątku towarzystwa na ręce obywatela wilskiego Feliksa, zamieszkałego przy ulicy Sienkiewicza 6, który jest do tej czynności upoważniony przez GRN. W zachowanych dokumentach nie znaleźliśmy żadnej informacji, czy żądanie spełniono, ale kolejnym pisem urzędowym z dnia 21 marca 1945 roku wezwano do Urzędu Gminy sekretarza Milanowskiego Towarzystwa Letniczego Artura Hozera. Adnotacja na piśmie: nie odebrano. Kolejne pismo do sekretarza MTL-u. Wezwanie powtórne. Gminna Rada Narodowa, czytamy, wzywa obywatela do osobistego stawienia się dziś w lokalu gminy o godzinie 12. Trudno ustalić, czy pan Hozer stawił się na wezwanie i jak dalej potoczyły się rozmowy z nowymi władzami Milanówka. Można jedynie przypuszczać, że zarząd gminy Milanówek chciał możliwie szybko położyć rękę na atrakcyjnym terenie osiedla Rozrywka wraz z budynkami i kortami i przejąć jego cały majątek ruchomy i nieruchomy na własność gminy. Zarząd MTL-u, sądząc po treści pisma wojewody warszawskiego z 21 kwietnia 1950 roku, odwoływał się od kolejnych decyzji, wykazując w poczynaniach władz m.in. uchybienia formalne. Nie mogło to jednak w ówczesnej rzeczywistości trwać wiecznie. Kuriozalne stało się pismo wojewody warszawskiego L. Dury, a ściślej zawarte w nim sformułowanie dotyczące likwidacji Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, w którym czytamy: rozwiązuję stowarzyszenie pod nazwą Milanowskie Towarzystwo Letnicze w Milanówku i zarządzam jego likwidację z powodu, iż dalsze jego istnienie i działalność stały się bezprzedmiotowe. Dalej dowiadujemy się, że kuratorem do prowadzenia spraw związanych z majątkiem został wyznaczony Jerzy Pawlak z PPS-u, przez pewien czas pełniący obowiązki przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej. Po 5 latach walki majątek Milanowskiego Towarzystwa Letniczego przejął zarząd gminy Milanówek. W 1950 roku Milanowskie Towarzystwo Letnicze przestało istnieć. To już zamknięty rozdział w historii Milanówka, ale pamięć o działalności towarzystwa, jego dorobku i wielkiej roli, jaką odegrało w rozwoju Milanówka, pozostała. Żywimy nadzieję, że film dokumentalny, który Państwu prezentujemy, utrwali dla przyszłych pokoleń pamięć o Milanowskim Towarzystwie Letniczym i jego ludziach, natomiast przywrócone do świetności korty nadal służyć będą nie tylko tej pięknej dyscyplinie sportu, ale i promocji naszej miejscowości.